Każdy ma jakieś uporczywe widmo, które od czasu do czasu goni go po pustych drogach. To dlatego tyle ludzi przekracza prędkość i daje się złapać na fotoradar, bo gonił ich dziki gon. Wiecie, ktoś w tym świecie, gdzie magowie guzik mogą, bo pamiętają nimi wszyscy, ma opcję, żeby przerzucić całą rasę z miejsca na miejsce? Ot tak? Nie wiem, może innym sekretnym planem jest otworzenie portalu i ogłoszenie elfom, że po drugiej stronie jest Black Friday. Postanawiają intelektualnie połączyć ze sobą atak na Yennefer z ludzką stonogą, którą Geralt pokonał w zamku złego ogniemaga. Witajcie! W dzisiejszym odcinku Yennefer zupełnie niewzruszona, dobrze zaczynamy dzisiaj, zupełnie niewzruszona, że jej wychowanka, którą dopiero co uznała za swoją córkę, gdzieś zniknęła. Yennefer jest tym zupełnie nieporuszona i kontynuuje swoją karierę polityczną i wygłasza przed Bractwem Magów mówkę o jedności i braterstwie, którą przygotowała sobie najprawdopodobniej w poprzednim odcinku. Nawołuje do tego, by wreszcie nastąpił koniec podziałów i koniec sekretów, bo wszyscy możemy stać się lepsi. Tak, nawet wy, drodzy widzowie. Żartuję, dla was nie masz ratunku. Cała wspaniała przemowa ma oczywiście jakieś 5 zdań i głębokość basenu dla 5-latków, ale najwyraźniej jest tak wzruszająca, że Rada, która jeszcze przed chwilą wytykała Yennefer, że jest zdrajczynią, mówiąc przed chwilą, mam na myśli w poprzednich 5 zdaniach zobaczyli ją i zaczęli ją nazywać zdrajczynią, a wtedy Yennefer zaczęła swoją przemowę. Więc Rada, która właśnie przed chwilą to mówiła, że Yennefer jest zdrajczynią i w związku z tym absolutnie nie może przewodzić przygotowywaniu do konklawy, nagle entuzjastycznie przychyla się do jej pomysłu. Ja chciałam tylko powiedzieć, że od paru dni w Krakowie ciągle leje i wszystkie moje pomysły na pewno są z tym związane, bo ja jestem bardzo meteopatyczna. Wszystkie moje pomyłki, co powiedziałam, pomysły być może też. O nie, chcę wrócić do czasu, kiedy miałam przytomność umysłu. Dobrze, że na wczorajszym live'ie nie powiedziałam żadnych głupot, choć biorąc pod uwagę, że ja nigdy nie wiem, kiedy powiedziałam coś głupiego, to może i powiedziałam. Ale wszyscy byli bardzo uprzejmi i nikt z moich rozmówców tego nie wytknął. Czekajcie. Muszę sobie przypomnieć, co chciałam powiedzieć. Przemowa Yennefer jest najwyraźniej tak wzruszająca, że Rada, która jeszcze przed chwilą wytykała jej, że jest zdrajczynią i absolutnie nie może przewodzić przygotowywaniu konklawy, nagle entuzjastycznie przychyla się do jej pomysłu. Bo kurczę, ten pomysł, żeby sobie zaufać, jest tak genialny, że nie sposób mu się oprzeć. Twórcy serialu usilnie starają się też, żebyśmy nie zapomnieli, że serial jest pełen wielkiej polityki. Polega to na tym, że wszyscy rzucają dużo losowych nazw państw albo nazwiska władców, których nigdy wcześniej nam nie przedstawiono. I te państwa równocześnie leżą daleko i blisko, bo nikt nigdy nie wytłumaczył nam również geografii tego świata. A w zasadzie to wytłumaczyli i udowodnili, że w normalnej trójwymiarowej przestrzeni ten świat nie mógłby istnieć. Ot, jakieś takie losowe państewka, ale powiemy ci je, widzu, żebyś wiedział, że poza Redanią jest tu jeszcze jakiś inny kraj. Więc w efekcie są to strasznie nudne rozmowy, bo rozmawiają jakieś, tak jakby ktoś rozmawiał o ludziach, których nie znacie, nic wam to nie mówi. Godne uwagi są też tutaj subtelne polityczne machinacje co bardziej wytrawnych graczy na arenie międzynarodowej. Manipulacje owe polegają na króciutkich, góra 5-zdaniowych przemowach, które zawsze skłaniają rozmówcę do podjęcia właśnie tej decyzji, której pragną scenarzyści. I to zupełnie niezależnie od tego, czy owa przemowa zawiera w sobie jakieś logiczne argumenty, czy nie, i najczęściej nie zawiera. Naprawdę, ktoś tu powinien obejrzeć sobie przynajmniej jeden odcinek House of Cards, czy chociaż House of the Dragon. No jakiś chaos niech obejrzą, nieważne już jaki, na pewno doktor. Będzie lepiej. Doktor. Doktor House, no. Jakby obejrzeli doktora House'a, to przynajmniej byłyby tam jakieś ciekawe postacie, bo co jak co, ale na charakter doktora House'a nie można narzekać. Jego sposób leczenia pacjentów może był moralnie dwuznaczny, ale za to skuteczny. No więc może wtedy, jakby obejrzeli coś takiego, to wiedzieliby, jak powinna wyglądać prawdziwa serialowa polityka. W każdym razie Bractwo po tej przemowie przyjmuje Yennefer z otwartymi ramionami. Jedyną osobą, która nie jest aż tak entuzjastycznie do niej nastawiona, jest Stregobor. W pierwszym sezonie Stregobor był dość niesympatyczną postacią i co najmniej dwuznaczną. No w końcu porywał i eksperymentował na młodych dziewczętach, w tym na Renfri, no i jest totalnym antyelfim rasowym sceptykiem.
ale nic na to nie poradzę, że kiedy wszyscy inni bohaterowie jak chorągiewki odwracają się w stronę, którą wskaże im Yennefer, to Stregobor zaczyna się wydawać jedyną myślącą postacią. Stregobor na prezydenta! Tymczasem Ciri wciąż przeżywa, że goniła ją banda mocno niepokojących widm. Przeanalizowała to sobie z Geraltem, no i wyszło im, że to niestety jest jej wina. No bo wcześniej w ramach ratowania swojego życia teleportowała się na plan, w którym żyje Dziki Gon, a po powrocie do swojego świata, jak to mówią, nie zamknęła za sobą drzwi. No bo jej magia jest dzika i nie daje się kontrolować. Z Dzikim Gonem nie można jednak wiele zrobić, dopóki Ciri nie nauczy się czarować. Dlaczego nie może zrobić tego inny czarodziej, to nie wiem. Widać, Ciri jest specjalna czy coś, no bo ona ogólnie zawsze jest wyjątkowa. No ale dlatego Geralt próbuje namówić Ciri, żeby zgodziła się jednak wrócić do szkółki, z której dopiero co uciekła. Ale Ciri nie chce wracać, bo ona mówi, że tam jest pełno złośliwych kobiet, które dużo plotkują i się upijają. Tak, Ciri. Myślę, że w twoim życiu złośliwe, plotkujące kobiety to rzeczywiście jest największy problem. W przeciwieństwie do Dzikiego Gonu na przykład, to drobnostka. Każdy ma jakieś uporczywe widmo, które od czasu do czasu goni go po pustych drogach. To dlatego tyle ludzi przekracza prędkość i daje się złapać na fotoradar, bo gonił ich Dziki Gon. Można by się tak zresztą tłumaczyć policji, przekraczając prędkość. Genialne. Panie władzo, jest taka sprawa. No i ja chciałem powoli, ale gonił mnie Dziki Gon. No doskonale, obywatelu, to zrozumiałe. Wracajcie spokojnie do Aretuzy Szerokości. Istnieje też ryzyko, że wtedy sprawdzą nas alkomatem, ale myślę, że to jest wymówka, której naprawdę warto spróbować. Jeśli uda wam się to zrobić, to koniecznie napiszcie mi, jak wam poszło i zróbcie zdjęcie miny policjanta, któremu wciskaliście tę wymówkę. Jeśli będzie wiedział, o co chodzi, to znaczy, że jest to równy gość. I wtedy tak szczerze mówiąc, to powinien za waszą oryginalność już podarować wam ten mandat i pozwolić wam jechać. No, koniec końców Geralt i Cirilla udają się jednak w stronę Aretuzy. Z jakiegoś powodu Geralt uznaje, że powrót tą samą drogą, którą Ciri dopiero co przygalopowała, nie wchodzi w grę, bo to jest strasznie daleka droga, która zajęłaby za dużo czasu, więc muszą wziąć prom. Jak już mówiłam poprzednio, nie bardzo rozumiem, to ile ta Ciri uciekała tą drogą ze szkoły? 2 tygodnie? 3? Miesiąc? Bez żadnych zapasów? Bez osprzętu do noclegowania? Jak zawsze nie mamy żadnej spójności pomiędzy odcinkami. Muszą wziąć prom, bo scenarzyści chcą, żeby wzięli prom, żeby mogli odtworzyć scenę z książki, w której Wiedźmin zabija Żagnicę. Zwróćmy też uwagę na niezwykle kreatywny sposób, w jaki Geralt przywiązał na noc swojego konia do drzewa. Proszę bardzo, oto screen. Ja musiałam sobie cofnąć, żeby się upewnić, czy naprawdę moje oczy widzą to, co widzą. Bo wiecie, zwykłe sposoby pętania koni są za mało oryginalne dla Geralta z Netflixa. Ja myślę, że jemu się na tych biwakach po prostu nudzi i w jego życiu on tylko podróżuje i ubija potwory i po prostu musi wymyślać sobie jakieś takie małe rozrywki. Małe, a cieszą. Idą na prom, ale okazuje się, że promowy nie chce odbić od brzegu, bo jest przekonany, że w jeziorze czai się pani jeziora. Czy tam w morzu mała syrenka. Czy inna bestia, no wszystko jedno. Przecież wiemy, że dowolne elementy fantasy ułożone w dowolnej kolejności to według scenarzystów najlepszy sposób na tworzenie historii fantasy. Dopóki bestia nie odejdzie, prom nie kursuje. Przewoźnika uspokaja jednak perspektywa posiadania na promie wiedźmina, który obiecuje, że ubije stwora. Geralt i Ciri oddają się więc swojemu ulubionemu wspólnemu zajęciu i usuwają Żagnicę. Przy okazji Geralt mówi Ciri, że będzie ona świetną królową, co poprawia jej humor. Zsiadają z promu i spacerkiem udają się w stronę Aretuzy, bo ich konie... W zasadzie to nie wiem, co się stało z ich końmi. Mieli je przed wejściem na prom, a teraz już ich nie mają. Magicznie zniknęły? Zżarła je Żagnica? Może był to bardzo ekskluzywny prom, więc zapłacili końmi za przeprawę. A może twórcy po prostu o nich zapomnieli. Ja stawiam na to ostatnie. Jeśli macie jakiś pomysł, co stało się z ich końmi w czasie tej małej wycieczki, to oczywiście napiszcie w komentarzach. W każdym razie, w czasie spaceru do Aretuzy, Geralt opowiada Ciri o tym, co widział w zamku, kiedy próbował zabić ogniomaga Riensa. O porwanych dziewczynach, z których zrobiono ludzką stonogę, i o Teryn, dziewczynie, którą uratował, a potem straumatyzował, a która myślała, że sama jest Ciri.
dzieli się z nią teorią, w sensie z naszą Ciri, nie z tą udawaną Ciri, że jakiś mag porywa dziewczyny i wszczepia im wspomnienia księżniczki Cirilli, tak żeby myślały, że same nią są, a potem testuje na nich różne sposoby manipulacji, żeby móc potem poradzić sobie z prawdziwą Ciri. Chyba. Tak mi się wydaje, bo Geralt nie był zbyt szczegółowy w tłumaczeniu swojej teorii. Miała jakieś mag z dwa zdania. Nie wiem tylko, skąd zły mag miałby mieć wspomnienia Cirilli, bo jeśli to nie są faktycznie jej wspomnienia, te takie prosto z jej umysłu, no to wtedy będą to tylko fakty z jej życia. No i wydaje się, że ta metoda nie jest wtedy jakaś szczególnie skuteczna. Jeśli wiecie, wrzucicie komuś do głowy fakty z czyjegoś życia, to on nie poczuje się od razu tą osobą, no bo na bycie daną osobą składa się znacznie więcej, choćby emocjonalne wspomnienia z tychże wydarzeń. A jeśli to mają być jej autentyczne wspomnienia, to w jaki sposób ten ktoś je zdobył? Ciri nie przychodzą jednak do głowy te pytania. Zagryza za to zęby i mówi: musimy udać się do Aretuzy, bo tylko tak możemy nie dopuścić do tego, żeby więcej kobiet zostało skrzywdzonych. Bo wiecie, Ciri wyszkoli się w jeden księżyc i ogarnie sprawę. Możecie też domyślić się, że Ciri natychmiast o tym zapomni i ten wątek Ciri ratującej w ten sposób te dziewczęta nigdy więcej nie zostanie poruszony. Ale co tam? W ten sposób księżniczka Cirilla, której największym marzeniem jest zostanie dobrą królową wyposażoną w sztylet i szybki refleks, stawia dobro nieznanych dziewcząt nad swoje własne i niczym święta godzi się na poświęcenie i spędzenie najbliższych paru lat w towarzystwie kobiet, które dużo plotkują i zdarza im się czasem zajrzeć do kielicha. Dni, tygodni, godzin, miesięcy. No, jakiegoś tam okresu czasu, bo jak wiemy, czas w tym serialu jest tylko luźną wskazówką, którą wszyscy mają gdzieś. The code is more what you call guidelines than actual rules. A nie jakimś nieubłaganym mechanizmem jak w prawdziwym życiu. Pamiętajcie, koniec jest blisko i wszyscy umrzemy. Tymczasem czarodziejki przygotowują wielkie polskie wesele, znaczy się konklawę czarodziejów. Ma ono się zacząć od balu, na który zaproszono wiele ważnych osobistości. Pierwszego dnia ma być bal, drugiego dnia ma być konklawę. Czarodziejki bawią się więc w origami. Składają zaproszenia w słodkie różowe kwiatuszki, bo to właśnie zaimponuje ważnym ludziom. Robią to oczywiście własnoręcznie. Siedzą przy długim stole i składają papierowe kwiatki. Serio, proszę bardzo, oto dowód. No, widać to lubią i zamiast wręczyć listę gości asystentkom i zagonić służby do składania kwiatków po to, żeby one mogły się zająć poważną polityką, no to wolą robić to same. A zresztą, my już przecież wiemy, że polityka tutaj jest ekspresowa. Wystarczy parę zdań, żeby przekonać nawet najgorszego wroga, no więc widać zostaje takiemu politykowi dużo czasu na drobne rękodzieło. Czy mówiłam już, że Yennefer jest przejęta ucieczką Ciri mniej niż w zasadzie wszystkim innym? Bo po prostu nie zwraca na to uwagi. Kiedy ktoś o tym wspomina, w sensie o Ciri, to Yennefer macha tylko ręką i mówi: tam na pewno jest teraz z Geraltem. Choć nie wiem, skąd czarodziejka miałaby to wiedzieć, bo nigdy nie pokazano nam, żeby się z nim kontaktowała. A Ciri również nie wiedziała, gdzie Geralt się znajduje, po prostu odjechała w Świną Dal. Ale zamiast się przejąć, Yennefer wbija na pogrzeb redańskiej królowej, która została zabita w poprzednim odcinku. Jak tak dalej pójdzie, to przypuszczam, że Yennefer odbiorą prawa rodzicielskie do Ciri, mówię wam. Czarodziejka wykorzystuje kondolencje jako pretekst, żeby przekonać do siebie lekko szalonego króla Redani i zmanipulować go, żeby kazał swojej nadwornej czarodziejce oraz księciu Radowidowi udać się na wielkie polskie wesele. To znaczy oczywiście na imprezkę czarodziejów. Bo co to za imprezka bez ważnych gości? Oczywiście przekonuje go w 5 zdaniach, bo Jen umie szybko zaczynać i szybko gończyć. Nie mogę dzisiaj. Jak spalić dowcip w jednym kroku, wystarczy się przejęzyczyć jeszcze raz. Oczywiście przekonuje go w 5 zdaniach, bo Jen umie szybko zaczynać i szybko kończyć. W odróżnieniu od Geralta. W czasie drogi powrotnej do Aretuzy jej portal zostaje przechwycony i o nie! Przenosi ją na jakieś smutne i szare klify, gdzie atakuje ją iluzja Geralta. Nasza Yen jest na szczęście potężną czarodziejką, więc świetnie sobie radzi. Pokonuje iluzję i udaje jej się wrócić do Aretuzy z pomocą magicznego portalu. Ponieważ jest wytrawną czarodziejką, która wielokrotnie walczyła już o życie swoje i swoich bliskich,
Więc jest oczywiście roztrzęsiona i cała we łzach. Diabli wiedzą czemu. Naprawdę przeżywała już bardziej traumatyczne doświadczenia w swoim życiu. Tymczasem już od jakiegoś czasu w Aretuzie znikają nowicjuszki. Niektóre zostawiają nawet za sobą krwawe ślady, ale hej, nikt się tym nie przejmuje. Na pewno po prostu znudziło im się bycie studentkami magii. A krew? Na pewno tylko zacięły się przy goleniu albo mają okres. Zupełnie naturalne powody. Jak to mówi rektorka uczelni, widać następnym razem musimy sobie poszukać mniej niezdarnych nowicjuszek. Normalka. Tylko Triss uznaje, że może jednak warto by się było tym zainteresować i zaczyna śledztwo w trzech krokach. Krok pierwszy. Odwiedzić miejsce zbrodni i nie znaleźć nic przydatnego. Krok drugi. Pójść do biblioteki i od razu znaleźć właściwą książkę. Krok trzeci. Rzucić zaklęcie śledzące, które da nam wszystkie odpowiedzi, ale oczywiście w odpowiednio mętnej formie. Nie żartuję. Słuchajcie, Triss idzie do biblioteki flirtować z czarodziejem i Stredem, sięga po książkę, nawet na nią nie patrząc, patrzy na gościa, z którym rozmawia, otwiera ją, a tam zupełnie przypadkiem we właściwej książce i na właściwej stronie lista nowicjuszek, a w ostatniej rubryczce po imieniu, wieku i takich tam znajduje się ich rasa. I Triss dokonuje przełomowego odkrycia, że wszystkie zaginione nowicjuszki są półelfkami. To nie może być zbieg okoliczności. To musi oznaczać, że ktoś na pewno je porywa. Towarzyszący jej Istred nie ma żadnych innych hipotez na temat tego zbiegu okoliczności. Co więcej, twierdzi, że intryga sięga głębiej. Bo wiecie, on szuka takiej książki, księgi monolitów, w której znajdują się instrukcje, jak używać monolitów do podróżowania między sferami. Ale za każdym razem, gdy już ma zdobyć tę księgę, to tajemniczy ktoś sprząta mu ją sprzed nosa. Istred uważa, że ten, kto porywa dziewczęta, chce użyć owej księgi do tego, by raz na zawsze wygnać z tego świata wszystkie elfy. Wziąć monolit, otworzyć wielkie przejście do innego świata, a potem wziąć miotłę i wymieść przez portal wszystkie elfy, które tylko się nawiną. Z tą miotłą to wiadomo, że troszkę żartuję. Ale tak serio, to ja nie wiem, jak ktoś chce te elfy wygnać. No tak od praktycznej strony. Dobra, otworzyliśmy przejście między sferami. Mamy to, duże drzwi, spoko. Ale jak ktoś ma niby wygnać przez niego wszystkie elfy istniejące na świecie? Zrobi portal, a potem za pomocą kilku psów pasterskich zagnę tam wszystkie elfy z całego świata? Wiecie, ktoś w tym świecie, gdzie magowie guzik mogą, bo pamiętają nimi wszyscy, ma opcję, żeby przerzucić całą rasę z miejsca na miejsce? Ot tak? Co prawda przy tym, jak elfy są prześladowane, to być może wystarczyłoby im po prostu zaproponować przejście do innego świata, a one zgodziłyby się z pocałowaniem ręki pod warunkiem, że nie byłoby tam ludzi. Nie wiem, może innym sekretnym planem jest otworzenie portalu i ogłoszenie elfom, że po drugiej stronie jest Black Friday i zwłaszcza, że przesunione jest jedzenie i broń, wtedy skojatel po prostu wszyscy tam popędzą. Myślę, że to jakieś takie pomysły są, no bo... Bo naprawdę hipoteza z psami pasterskimi wydaje mi się mało prawdopodobna. Triss i Istred nie rozważają teraz takich drobnych luk w tym planie. Nie mają na to czasu, bo są w samym sercu akcji. Triss przypomina sobie, że kiedy Yennefer wróciła z feralnego portalu, tego przechwyconego, miała na sobie pył stelacytowy. Nie pytajcie mnie, co to jest stelacyt, nikt nam tego nie wyjaśnił. Jakieś magiczne albo geologiczne badziewie prawdopodobnie. Ale Triss stwierdza, że z jakiegoś powodu księga, której szuka Istred, również musi mieć na sobie ten pył. Dlaczego? Nie wiem, ale to nie koniec pytań bez odpowiedzi. Ponieważ księga, której szuka Istred, również musi mieć na sobie pył stelacytowy, może po prostu wszyscy źli w tym świecie chodzą w tym pyle stelacytowym i jak taki dzwoneczek zostawiają za sobą ten pył i po tym może można ich rozpoznać. Więc skoro księga również ma na sobie ten pył stelacytowy, to zamierzają rzucić czar lokalizacyjny. Nie do końca jest wiadomo, czego ten czar ma szukać. Najbliższej rzeczy pokrytej pyłem stelacytowym? Najbliższej książki pokrytej pyłem stelacytowym? Czemu nie po prostu księgi monolitów, skoro wiedzą, czego szukają? Nie wiadomo. Twierdzą, że ich wrogiem jest ktoś spośród nich, spośród magów, więc być może szukają najbliższego maga ubabranego tym pyłem. Nie ma jednak czasu, by się nad tym zastanowić, bo Triss mówi, musimy sprawdzić tę teorię, złap mnie za rękę! Rzucają czar i nie wiem, czy jesteście na to gotowi, widzą drzwi.
ale nie mogą to być zwykłe drzwi, bo wzbudzają w nich wielki niepokój. Być może nawet wiedzą, do kogo te drzwi należą, ale tego się nie dowiemy, bo tu właśnie urywa się ten wątek. Ciri i Geraltowi udaje się w tym czasie wreszcie dotrzeć do Aretuzy i rodzinka znowu się jednoczy. Jen i Ciri przepraszają się wzajemnie, każda przyznaje się do jakiejś winy i znowu są najlepszymi przyjaciółkami. No bo wiecie, to nie tak, że Jen po prostu miała rację, a Ciri się myliła. Nie, 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 wina musi leżeć po obu stronach. Yennefer i Geralt idą więc na wielkie polskie wesele, podczas gdy Ciri... Zanim dowiecie się, co w tym czasie stało się z Ciri, to ja się napiję. A wy pamiętajcie, że jeśli chcecie wspierać powstawanie tego kanału, to możecie to zrobić klikając w link prowadzący do mojego Patronite'a w opisie pod filmem. W przyszłym tygodniu pojawi się tam film na temat filmu Assassin's Creed. Ja tak mam bardzo dużo do powiedzenia na ten temat, ponieważ obejrzałam ostatnio go na Prime'ie i spodziewałam się czegoś innego niż dostałam, więc no muszę koniecznie nagrać odcinek na ten temat, także zapraszam serdecznie. No i jak dacie jakiegoś lajka albo subika, to też będzie fajnie. No dobrze, jedziemy dalej z tym stelacytowym koksem. Yennefer i Geralt ruszają na imprezę, a tymczasem Ciri zostaje zostawiona pod opieką Jaskra w jakiejś leśnej chatce. Nie pytajcie mnie czemu w chatce, ani gdzie ta chatka się znajduje. Chyba obok Aretuzy? Ale równie dobrze może być gdziekolwiek. Coś tam mówili wcześniej, że na czas imprezy wykopali ze szkoły wszystkie nowicjuszki, w sensie wykopali je lokalizacyjnie, nie, że tak ze szkoły dalej są uczennicami, więc może dlatego Ciri dostała się chatka ogrodnika w lesie. No bo wiecie, Aretuza jest na wybrzeżu, ale mamy tu taki gęsty las, taki mało nadmorski z chatką. No, mniejsza o to. Księżniczka zasypia, a tymczasem Jaskier przyjmuje nieoczekiwanego gościa, czyli księcia Radowida. Radowid wymyślił sobie bowiem sposób na podryw. Wziął najbardziej wzruszającą i ckliwą piosenkę Jaskra, nauczył się z niej 3 akordów i zaśpiewał ją bardowi. Jego występ w założeniu miał być chyba wzruszający, ale szczerze mówiąc, to sprawił tylko, że zaczęłam tęsknić za pierwszym sezonem, gdzie piosenki były jeszcze dobre i dobrze zaśpiewane, a w tym chyba chcą pokazać, że wszyscy są smutni, bo nawet jak Jaskier coś śpiewa, to sobie jakoś szczególnie nie akompaniuje i tylko takim smętnym głosem taka kapella coś śpiewa, tylko ci tam na barce, ci inni bardziej, którzy potem śpiewają na imprezie, są zupełnie nieistotni. W każdym razie jest taka druga trupa bardów, która się tam przez moment przewija i oni śpiewają jakoś normalnie, ale za to mają słabe piosenki, więc nie ma czego słuchać w tym sezonie. W każdym razie Jaskier oczywiście totalnie poleciał na to żałosne wykonanie i w ten sposób resztę nocy ma zajętą, bo będą uprawiać teges szmeges w szopie koło chatki ogrodnika. No bo kto by się tam przejmował Ciri? Co prawda niby na chatkę rzucona jest magiczna bariera, ale to nie tak, że jesteśmy na wyspie pełnej czarodziei, z których jeden jest zły, więc może mimo wszystko dobrze byłoby ją mieć na oku. Także odznaka za odpowiedzialność Jaskier. Tymczasem Geralt i Yennefer zostają sami w komnacie i przeprowadzają swoją własną dedukcję godną Sherlocka Holmesa. Postanawiają intelektualnie połączyć ze sobą atak na Yennefer z ludzką stonogą, którą Geralt pokonał w zamku Złego Ogniemaga. Słuchajcie, jak to idzie. By zaatakować Yennefer, ktoś użył iluzji przedstawiającej Geralta. Ergo, ten ktoś jest magiem, który zna się na iluzji. Wiem, wstrząsające odkrycie, ale czekajcie dalej. Jest to ktoś, kto nienawidzi Yennefer. I ktoś, kto najpewniej już eksperymentował na młodych kobietach. Z tego równania wychodzi im, że złym magiem musi być... Oczywiście, że Stregobor. No bo w końcu nie bez powodu przez cały odcinek posyłał Yennefer niechętne spojrzenia. Chciał się upewnić, że wszyscy widzowie na pewno się zorientują, że jej nie lubi. No i do tego jest znanym mistrzem iluzji, a w pierwszym sezonie dowiedzieliśmy się, że przeprowadzał eksperymenty na dziewczynach. Pasuje niczym dobrze wyrobiony kalosz na stopę wytrawnego wędkarza. Niemal zbyt idealnie. Każdy wędkarz zrobiłby się w tym momencie podejrzliwy. Dlatego myślę, że możemy mieć pewność, że to nie Stregobor jest naszym bardzo złym magiem. Jeśli jesteście wędkarzami, to potwierdźcie moją teorię w komentarzach, bo wiem, że mogę wam zaufać. Geralt chce oczywiście natychmiast zaciukać Stregobora mieczem, bo akurat wyjątkowo nie ma oporów przed zabijaniem, ale Yennefer go powstrzymuje, bo mówi, że jednak
Trochę głupio zabić kogoś bez dowodów, na wypadek gdyby trzeba się było potem komuś tłumaczyć. Widać, że Yennefer dalej ma traumę po swoim spotkaniu w teleportierni, jak to powiedział niosący lampę, czyli w tam, gdzie był ten teleport w budce z kebabami i zabiły człowieka i spanikowały. Geralt i Yennefer postanawiają więc jakieś dowody znaleźć. Yennefer przebiera się więc w swój sławny strój księżniczki Jasminy, Geralt wbija się w obcisły kaftanik i ruszają na przyjęcie, bo tam na pewno będą jakieś dowody. Równocześnie montaż zapewnia nam soczyste zbliżenie na złego Stregobora, schodzącego powoli po schodach, niczym księżniczka na pierwszym balu. Bardzo mordercza księżniczka. Taka w stylu Jenny Ortegi, która idzie na jakiś bal, w sensie jako Wednesday z Adamsów, żeby wylać komuś kubeł świńskiej krwi na głowę. I tu kończy się dzisiejszy odcinek. Przyznajcie sami, że było emocjonujące, nieprawdaż? Napiszcie, czy uważacie, że ta fabuła trzyma się w ogóle kupy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bańcera, Kuby, Making the Matrix, Darka Toperza-Szymańskiego z podcastu Kuchenne Rozmowy, Fantastyk Michasia, Macieja Staszewskiego, Marka Olszewskiego, Rauko Fenela, Wolfgarda i Aragonte. Dziękuję Wam. Jesteście naprawdę fantastyczni.